przejdziemy, nie? Jak znajdziesz dobrą kamerę, ładnie wyglądającą, różową i tanią, to zmienimy sprzęt. Za wszy. Wszystko. I co, Madzia, dwie takie hulejnogi by nam stykły, nie? Tylko ja różową. Różową, już pewnie. Tak, Xiaomi fajna, nie? Ta, bo ta z Blaupunkta, co żeś wzięła, to tak za duże jest. To jest fajna, trochę ciężka, bardzo. No, Madzia już jeździ nią po sklepie i pani ją, no, trochę przystopował. O, właśnie, aparatki. Są aparatki? No. Maleństwa. Ale ten dwa koła. A widzieliśmy wczoraj Media Ekspercie, nie? Za 700. No i Full HD kręcił. Nam 4K niepotrzebne, bo my i tak nie dodajemy w 4K, bo to bez sensu. Mi się wydaje, że tylko jeden ma wysuwany ekran. O, a te? Ojejku. To są wielkie, ja nie będę czegoś takiego nosić. No nie są wielkie, ale cenowo to już wychodzi. O, ten. Ten jest fajny, taki jest jak stary. Ty tylko patrzysz na wygląd, też ma wysuwany. No jej, na wygląd oczywiście, że tak. One są wszystkie lekkie. Ale faktycznie lekkie. A, jeszcze to ściągniesz ten kabel, który nie ciągnie, wtedy to jest... Wiesz, jak GoPro. GoPro w obudowie ze wszystkimi bajerami też przecież waży. Ten też. No bo nam jest tylko właśnie jeden jeszcze aparat, żeby był. Zresztą te telefony też kręcimy, nie? Telefon kręci w 4K 60 klatek, także. Wszystkie zmarszczki widać, wszystkie niedoskonałości. I co, Madzia? Jak z aparatem? Tam były bez ekraników. Tam może trzy były tu. Taki z wysuwanym ekranem i drogie strasznie. A wczoraj widzieliśmy w Media Ekspert. Fajny, leciutki, wysuwany ekranik i był za 600-700 zł. No do 700. Musimy sobie go obczaić. Jeszcze później sprawdzimy w internecie, bo często w internecie jest dużo taniej niż w takich sieciówkach, ale pomacać no. Idziemy jeszcze raz. I jeszcze taniej jak kupuje się z outletu, nie? Jeszcze, no. Dobra, idziemy do Eksperta jeszcze. Gdzie to było? Nie wiem. No to szukaj. To był Canon, czy co to było? Lumix. Nie wiem. Nie wiem, który to był. Tu chyba ten Lumix. Nie, to też nie. To też nie był ten. No 7 paczek kosztował, czyli to był ten Lumix. To nie był ten. To był ten, Magda. Ten. To był ten. No i co? Dalej lipa. Bo nie było różowych. Nie było różowych, ale hulajnogi były. Nie różowe. No sorry. To co? Do kastoramy po silikon. Spadamy. Co robisz? Przymierzasz się? Co to? Ale to są tylko kibelki. To jest tron. Chodzi o to, żeby bidet był. Taki tron. Ale bidet, żeby było od razu, to by było super. Nie jest. Ale widziałem na Allegro bidety o kibelki. Bidet super sprawa. Zawsze się można podmyć i wiecznie. No i często człowiek czyściejszy jak. Podczas takie gorące dni, nie? Dzisiaj gorąco bardzo. Ale jesteśmy chaotyczni. No Jezu, taka pogoda, nie? No stwierdziliśmy, że jak ma być taki upał, to jedziemy gdzieś na ubocze na... Nad wodę i nie będziemy się ruszać 3 dni, więc trzeba zrobić zakupy. No, będziemy siedzieć w cieniu i ładować baterie solarkiem. I swoje baterie, nie? No i teraz będziemy się wyczyć przez 2-3 dni, bo my mamy teraz także weekendy mamy pracujące. Piątek, sobota, niedziela, jeszcze robimy zamówienia. Na przykład wczoraj w poniedziałek robiliśmy cały dzień zamówienia. Więc teraz mamy weekend przesunięty na tydzień. Więc my mamy tak przesunięte wszystko. Jak wy odpoczywacie weekend, to my w tygodniu. No i Marek przy każdej możliwej okazji rozkłada solarka. Tutaj jesteśmy na parkingu. Nie przy każdej okazji chcemy się na dach właśnie. Ale tutaj nie ma akurat potrzeby, bo jesteśmy na uboczu. Tak jak wczoraj staliśmy tutaj, auto było cały czas w cieniu. A solar sobie stał w słońcu, nie? I naładowaliśmy bateryjki, dzisiaj z rana też. Komputer chodził non-stop. No, bo ładowaliśmy, montowałam film, ładowaliśmy film na internet, więc w sumie to
trzeba było podładować. No. Zakupy zrobione, więc jedziemy dalej. Gdzie jedziemy? Nad wodę, tylko już nie pamiętam. Nad mokrą wodę jedziemy. Zakupy zrobione, wszystko załatwione, chyba co mieliśmy tutaj załatwić. Jeszcze przy okazji chciałam powiedzieć, że było mi bardzo miło poznać rodzinkę, która do nas wpadła z małą Mają i z Krzysiem i prosili, żeby pozdrowić Maję i Krzysia, więc pozdrawiamy. Fajnie, że wpadliście, pogadaliśmy. Akurat z Markiem się nie poznali, bo on był wtedy w kamperze, robił mi kawę. Przy okazji poznaliśmy jeszcze kilkoro innych naszych widzów. Poznaliśmy pana Rafała, który nam przysłał paletę. Przegadaliśmy cały dzień. No, siedzieli z nami kupę godzin. Także... I przywiózł nam klimatyzację. Pokażę się na filmie tak, potem, co? Mamy klimatyzację, tylko na razie nie mamy do niej przetwornicy. No i chciałam jeszcze coś powiedzieć. Aha, i w ogóle fajnie nam się sprzedawało w Legnicy. No, ludzie super. Bardzo sympatyczni. Mega. Czasami się zdarzają takie imprezy, że się nie chce siedzieć, bo ludzie są tacy niesympatyczni, a w Legnicy naprawdę ludzie fajni, także pewnie tutaj jeszcze przyjedziemy nieraz. Będziemy na pewno ten wyjazd miło wspominać. To już wiesz, gdzie jedziemy? To zaraz wam powiem, gdzie... Albo pokażemy wam, gdzie jedziemy. No. A więc... Co to? Ta miejscówka? To jest... Miejscówka jest oczywiście z grupy biwakowej i nazywa się to Szczytniki nad Kaczawą. Jest to niby jeszcze czynny kamień, nie kamieniołom, ale takie właśnie ten, że woda jest i ten, kopią tam, ale można tam biwakować, więc jedziemy tam. Jedziemy nad wodę jedziemy. To... No i jedziemy w krzaczory. No i dojechaliśmy na miejsce. Jest ładnie. Co prawda tu jest taka czynna, działająca kopalnia, więc trochę huczy. Możliwe, że w nocy w ogóle nie będzie nic słychać, ale miejsce fajne. Dostęp do wody jest, także... No i znowu robimy to samo, czyli stoimy w cieniu. Fajnie nam tutaj wierzby. Robię cień, solarek w słoneczku, kabelek się ciągnie, prądek będzie, te reżyserskie, mamy fajne krzesełka rozłożone, stolik rozłożony, plaża, Mawka się cieszy, bo może gonić i Marek i teraz robimy sobie coś jeść, napijemy się piwa i... Piwo na obiad, tak. Tak, piwo na obiad i na razie mamy wyrąbane na wszystko. Gazik trzeba odkręcić z powrotem. Co by lodówka chodziła, gazóweczka i cała reszta. No i boiler, bo Madzia się lubi myć, nie? A tak tu jest fajnie. Jakieś takie ala, no nie to zalew, nie to no jakaś kałuża. Tam wszędzie ludzie stoją na brzegach swoimi autkami, kempingami. Chociaż niby formalnie tu nie wolno, bo był znak zakaz wjazdu wszelkich pojazdów. Warka musi być. Madzia, ja poważnie mówiłem o tym. Piwko na przedobiad. Krzywo no, stoisz. No właśnie. Oba moje. No. Nie oddam. Więc to na razie taki przedobiad, nie? No dobra, może być. Mi to nie przeszkadza. No i fajnie. Trzymam dietę. Daleko nie mieliśmy. Ile? 14 km. Nie wiem, chwilę jechaliśmy. No i tak myślę, żeby tu zostać ze 2 dni. Stąd pojechać dalej w stronę tego Ciechanowa, czy jak to się nazywa? Nieważne. Powiemy, jak już tam jak już stamtąd wyjedziemy. Aha, no tak. No, jednak w Biedrze jest podrabiane totalnie. Zupełnie inaczej smakuje, nie? No. Thank you.
była woda. Magda, gdzie ty jesteś? Pewnie w Portugalii. No, w Portugalii jestem. No. Na Bali i w Maroko. Aha. Oko na Maroko. Ciepła woda, można powiedzieć, że jestem na... w ciepłym kraju. Teraz w Polsce jest cieplej jak, wiesz, za granicą. No. Jest super lato, się trafiło. Oby tak jak najdłużej. Po co ci ta bluzka, kobieto? Powinnaś ściągnąć i topless tutaj biegać. O. No to pan naprzeciwka ma widoki. Teraz się pokopiesz ze mną? Zapraszamy. Magda, tam naprzeciwko jest pan. Odwiedzi twoje biegi. Zachęciłam cię do kąpania? Tak. No to włażę. Magda zeszczała, znaczy zesikałaś się. Nieważne. Siema. Myj się, bo szkoda wody w kranie. No. Woda na wagę złota. No i fajne miejsce nam się trafiło, bo tutaj jest brzoza, czyli będę zbierać gałązki, żeby zrobić łapacze, bo zbierałam wczoraj pióreczka. Także będziemy łączyć przyjemne z pożytecznym i troszkę popracuję. Idziemy moczyć dupkę. Znaczy Madzia będzie moczyć. Ja? Na co? Ja no będziesz. Gdzie on? Chodź. Zostawiamy nasz kamper. No przecież idziesz tylko tu. Idź. Ja się uważaj, też... ślisko. No ja też się tu zrąbałem. Mania, patrz, małże są. Ja? Nie, nie, są. Zawsze na giniankach takie zbierałem. No co ty? No, i to się je? Nie, to się chyba nie je. Chodź, zobaczymy jak pływasz. Patrz, ona się pływa. Nie bój. Matka, do brzegu. Mania. Tak wysnęła się. Jeszcze robiła. Robiła takie. Aha. Jak samolot. Tak. I jak woda, Madzia? Jak ja mówię, że ciepła, to znaczy, że jest ciepła. No wiem, znam cię. Ja bym do zimnej nie weszła. Wiem.